Czy wiesz, że factoring to już ponad 14% polskiego PKB? A zastanawiałeś się, dlaczego jest tak popularny i czym różni się od kredytu? O kredytach wiesz pewnie więcej ode mnie, a więc wiesz, że możliwość wzięcia kredytu zależy od zdolności kredytowej i przyznanego limitu globalnego. Nasz factoring nie zmniejsza zdolności kredytowej. Wręcz przeciwnie, może ją nawet zwiększać. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że ocenie nie podlega sam przedsiębiorca, tylko portfel jego odbiorców. Nie wymagamy twardych zabezpieczeń i jesteśmy w stanie finansować firmy, których jedynym majątkiem jest laptop lub urządzenie wzięte w leasingu. W przeciwieństwie do kredytu, to nie przedsiębiorca jest dłużnikiem, a jego kontrahenci. To oni muszą zapłacić za dostarczony towar czy usługę, a przedsiębiorca korzysta z gotówki, którą otrzymał przed terminem płatności. A, jeszcze jedno. Pamiętaj, że w kredycie klient otrzymuje z góry określoną kwotę pieniędzy, za którą musi zapłacić określoną cenę. Niezależnie od tego, czy całość wykorzysta od razu, czy nie. W factoringu kwota wypłacanych środków zależy od wielkości sprzedaży. Dlatego często mówimy, że nasi klienci rosną, bo wraz ze wzrostem sprzedaży zwiększamy im limit finansowania. Na dodatek, w odróżnieniu od kredytu, środki otrzymane z factoringu klient może wykorzystać na dowolny cel. Nieźle, prawda?